Cześć ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, to jest Zagrajmy w Knock Knock. Kurwa, dalej. Co odkry... akurat w tym bezpiecznym, niebezpiecznym? Okej. Coś zaczęłam mówić. Nie pamiętam. Aha, że w bezpiecznej części, w tej części domu, gdzie jesteśmy. Chcę odkryć każde miejsce, tak? Żebyśmy... spróbowali znaleźć ten dziennik jego. Albo te notatki, jak najwięcej ich znaleźć, żeby się dowiedzieć jak najwięcej. Tutaj też tego nie ma. Potrafisz tak dobrze rozróżnić swój charakter pisma? Kurwa było. Muszę przestać pukać do drzwi. Cieszający jest ten sznurek tutaj na tej belce, wiecie? Żeby uruchomić ten zegar, musimy mieć zapalone światło. Niestety. To, co w domu wydaje się straszne, przestanie takie być, gdy wyjdziesz do lasu. Dotknij ich bez strachu. Otwórz oczy. Nie bój się widzieć. Nie bój się patrzeć. To nie jest śmierć, a po prostu nowy czas. Nie ma śmierci. Podejrzewam, że chodzi o to, że że straszne jest dla nas to, że nasza głowa jest dla nas najstraszniejsza, tak? Że to jest dla nas najniebezpieczniejsze miejsce. Ale ten, o czym mówiłam? A, o tym tak, że naszym najgorszym przeciwnikiem jest nasza własna głowa. Tup, 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 tup. Poruszamy się dalej techniką Maria, czyli idziemy w prawo. Coś tam jest, widzicie? Jakąś zjawę. Pięknęła. Kim żeś ty była, dziecko? Te upiorne drzewa, aż mi ciarki przechodzą po pysach. To jest dom, już widzę. Proszę nie wydawać takich strasznych odgłosów. Na zewnątrz jest kurwa bezpieczniej. Okej.
No świetnie, możemy iść w prawo. Nie lubię, kiedy do głównej sypialni prowadzą drzwi z obu stron. Okej, okay, ponieważ to oznacza, że mogą się zaczasnąć chociaż jedne. Tak, zawołaj go. Na pewno krzyknie z powrotem. Musi się cały czas poruszać na wyłączonym świetle. Ja chcę się cały czas poruszać na wyłączonym świetle. Pomniałam się oddalić znowu. Okej. Okay. Tu mamy zegar. Użyjmy go. Co to kurwa było? Nie wiem, co to po kurwa było. Huknęło w uszy. Tam wolę wiedzieć. No. Okej, jest wyjście do góry. A! Spróbujmy tu wyjść i zobaczymy, co się stanie, co? O, zegar. Czyli nic strasznego, tak? Okej, okay, pokażę nam jeszcze coś. Oni są prawdziwi, a nie wyglądają w ten sposób. Widzisz ich takich, ponieważ wciąż śpisz. Dobrze. Wracajmy więc do góry. Tu nam coś pokażesz jeszcze? Okej, okay, coś za co się możemy chować. Dobra, warto przechadzać się czasem po pokoju jeszcze raz. Już, żeby zobaczyć coś nowego, z tego co widzę. Co to kurwa jest? Do you see me, or do you not? Nie. Aha! Dobrze, jak coś, to mamy się gdzie schować. Widzicie ją tam? Dobra. No, uważaj, bo tam teraz kurwa zejdę. Okej.
Czyli co, najlepiej tutaj zostać, przyciągać do świtu i... O. No bo mieliśmy już tak końcówkę samą, więc skoro tam miało być coś niebezpiecznego, to wszystko żyje. W tę grę należy grać w ciszy. Zbierz gości... zbierz gości dnie godziny... zbierz gości 2 godziny przed świtem. Okej, okay. Każdy wybiera sobie człowieka, następnie goście powinni chodzić bezszelestnie po domu. Każdy jest skoncentrowany na własnym celu. Wcześniej czy później usłyszysz głos. Tutaj, ptaszki, zbierzcie się wokół marmurowego gniazda. W tym momencie wszyscy powinni znieruchomić. Jeśli dźwięk będzie trwał dłużej, oznacza to koniec gry. Wśród was jest niewidka. Okej, okay. Tutaj ptaszki, zbierzcie się wokół marmurowego gniazdka. Będzie here birds gather around the marmur... Nie wiem, jakie jest gniazdo po angielsku. Okej, okay, przechodzimy do domu. Fajne skarpetki, chciałam ci powiedzieć, kolego. Cały czas zapominam o tym, że właśnie powinnam odzoomowywać. Okej. Lepiej samotwórz. Limbo korotyde. No jak zapisywa, jak się zapisuje jedno słowo na jednej kartce, no to... Limbo korotyde. No trzeba być ostrożnym, tak? Ten cień mnie przeraża. Dlaczego ty masz taki cień, jak jedynym źródłem światła w takim domu, w całym domu jesteś ty? Trzeba przetrząsnąć dom. Czas przywitać gości. Okej. Okay. Tutaj na górze był ten czas, tak? To kurwa było! Skoro mamy się dostać tam na górę... Przejdźmy przez resztę domu. Przestań pukać! Nie jest zabawne. Mam kurwa ciarki na całym ciele, no. Nic ci się nie wydaje. Pocieszyliście mnie. Żaby i komary, mówisz? Ja to mam ciarki na całym ciele. Boję się, mamo. Pomóż.
Jakaś uwaga? Nie. Dobra, chodźmy dalej. Ostatnie pomieszczenie. Patrzcie Państwo. Tak mi powiedzą. Gizara da raty leperema. Czekaj, pomal le fara pata pata loka ta ta liabda. No. Wiem, że to się zdaje. Czekam na to, ale i tak się tego boję. Ale warga te pada te ary te fara kata la fata luk. Limbo korotyde. Okej. Nie wiem, czy ta gra nie jest czasem jakąś metaforą odchodzenia w drugie życie, tak zwane, tak? Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Żeby znaleźć dom jak najefektywniej, musimy częściej przechodzić między tymi poziomami. Okej, gdzieś tutaj jeszcze ta dziewczyna powinna być. Się wydaje. No to ja przesadziłam. Okej, znaleźliśmy dom. Ja słyszę też gdzieś tą dziewczynę. Dobra, chodźmy w takim razie. On to nas tak jakby nawołuje, tak? Myślałam, że tak solidnie oddaliliśmy się od dołu, do domu, że powrót do niego zajmie nam 10 dni, tak? Ej, czas na kolejny koszmar. Masz coś do powiedzenia? Nie, dobra. W takim razie w tym momencie to było na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i będziemy sobie kontynuować w kolejnych odcinkach. Ja się muszę troszkę rozluźnić i uspokoić. A na razie to było na tyle. Dziękuję i do usłyszenia ponownie. Na razie.